Samorząd miejski przymierza się do remontu ulicy Zastawie oraz ulicy łączącej ją z Bakałażewską i Grunwaldzką. Drogi prowadzą do nowych osiedli mieszkaniowych, Zielonego Kamadurskiego w gminie Suwałki, sąsiadując z zakładami usługowymi i targowiskiem miejskim. Droga ma mieć 7 metrów szerokości, nawierzchnię z asfaltu, chodnik, ścieżkę rowerową i oświetlenie. Urzędnicy niedawno ogłosili przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej z zamiarem ubiegania się o środki zewnętrzne, dzięki którym inwestycja mogłaby być wykonana już w przyszłym roku. Chodzi o fundusze z Programu Rozwoju Dróg Gminnych i Powiatowych. Termin przyjmowania wniosków minął 12 kwietnia. Wpłynęła jedna oferta firmy Drogowskaz z Białegostoku na kwotę 180 tysięcy złotych. To o 50 tysięcy za dużo w stosunku do kwoty, jaką zaplanowało na ten cel miasto. Teraz pozostają dwie możliwości. Unieważnienie i rozpisanie nowego przetargu albo przyjęcie wniosku oferenta z Białegostoku. Decyzja w tej sprawie zapadnie za kilka dni. Samorząd miejski na opracowanie niezbędnej do pozyskania funduszy dokumentacji ma czas do sierpnia bieżącego roku.